Dzisiaj mamy film. Spontaniczny film, ponieważ spontanicznie kupiłam sobie wakacje. Właśnie sobie tam jestem, więc wpadajcie na mojego Instagrama, na moją relację, bo na pewno coś tam sobie wrzucam. Dowiecie się też, z kim jestem. Właśnie dałam sobie takie postanowienie, że ja chcę w tym roku więcej doświadczać. I 5 stycznia kupiłam po prostu spontanicznie, stwierdziłam, dobra, lecimy! U nas jest po prostu pogoda tragiczna. Jeszcze dzisiaj to spadł w ogóle śnieg. Ale wcześniej było szaro, buro, ponuro, nic mi się nie chciało, wiecie, taka typowa, brzydka pogoda, której ja nienawidzę, bo ja jestem napędzana słońcem, ja jestem na baterie słoneczne. Jest słońce, mam energię. Nie ma słońca, jest dość średnio. Muszę się mocno motywować, żeby mieć tą energię. Także bardzo się cieszę, że po prostu, gdy tutaj jest brzydko, ja będę gdzieś, gdzie będzie słoneczko. Nasze wyzwanie na dzisiaj, które w ogóle próbuję wcielić w życie już od wczoraj, ale nie udało mi się, bo jakoś nie miałam do tego energii i sił. To jest pakowanie. Okej, wczoraj poszłam na zakupy i coś tam przynajmniej kupiłam, a dzisiaj musimy się już spakować tak cacy, cacy. Jest godzina 22 i bardzo chciałabym się uwinąć na tyle, żebym się spakowała i była spokojna, że na pewno wszystko mam, ponieważ chciałabym już dzisiaj o godzinie 4:30, czyli za kilka godzin, wrócić do Rzeszowa. Czy mi się to uda? Nie wiem. Ja bardzo często korzystam z takiej aplikacji, brzmi jak współpraca rozpoczynająca się, ale to nie jest. O, ta aplikacja, tutaj sobie zaznaczacie właśnie, gdzie lecicie i ona mniej więcej pomaga Wam, co macie spakować, także będziemy się na pewno tutaj nią często posługiwać. Ja już sobie łykam probiotyki, ponieważ mam mega delikatny żołądek i praktycznie zawsze, zawsze jak jestem gdzieś za granicą, to mam problemy żołądkowe. W Bułgarii wylądowałam w szpitalu na zastrzyku i generalnie przez kilka dni leżałam z gorączką i biegunką. Mam nadzieję, że tutaj oszczędzą mi tego. Oby, oby, ale na pewno muszę się zaopatrzyć w różne leki. Także pokażę Wam najpierw, co kupiłam wczoraj. To jest w ogóle bardzo dobry sezon na takie wakacje, ponieważ są przeceny w sklepach i przysięgam, nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupiłam krótkie spodenki w normalnej cenie. Zazwyczaj właśnie je kupuję za 30 zł, za 20 nawet, później będą jeszcze promocje. Teraz właśnie kupiłam dwie pary po 30 zł, także już Wam pokazuję. Jeszcze nie zaczęłam, a już się zmęczyłam. Tak właściwie to kupiłam tą koszulkę właśnie wczoraj w Bershce. Ja bardzo lubię takie luźne po prostu koszulki, także ją na pewno biorę. Teraz po prostu nagrywam film, więc zaraz się przebiorę w coś takiego, co mogę ubrudzić. Tutaj na przykład pierwsza najważniejsza rzecz to są przysmaczki dla bibuli. Kupiłam, żeby miała dziewczyna u dziadków co jeść. Proszę. Pięknie. Mega dobre, mega. Tą koszulkę kupiłam w Bershce, tą również, tą kupiłam za 19 zł. To ona też jest taka po prostu większa, bo brakowało mi takich zwykłych t-shirtów. Kupiłam w Bershce za 29 zł taką zwykłą materiałową sukienkę, bo bardzo lubię siebie ostatnio w tym kolorze. Tu ma takie wycięcie i jest po prostu taka naprawdę luźna, taka comfy, taka wygodna. Tam wieczorami w ogóle jest zimno i ogólnie są też mocne wiatry, także na pewno musimy pamiętać, żeby zabrać jakieś bluzy i długie spodnie, zwłaszcza, że właśnie jestem z marżluchem. Jak byłam na Wyspach Zielonego Przylądka właśnie, to też tak było, że wieczorami było mega chłodno. Ja po prostu chodziłam w bluzach, tam niektórzy byli jeszcze w krótkich spodenkach, ale ja już się ubierałam dość ciepło. Tutaj za 29 zł kupiłam sobie takie spodenki. One są naprawdę spoko, są białe, są z wysokim stanem i są długie. Zakrywają dupsko i to jeszcze z zapasem, także fajniutko. Ja nie kupiłam, kurde, chciałam kupić jeszcze jedne spodenki, tylko 32 rozmiar był tak ciasny, że gdybym zjadła cokolwiek, to one już by nie dałyby rady na mnie, a 34 już nie było. Kurde, może w Rzeszowie jeszcze będą, bo miały mega fajny krój. Wyglądały trochę jak spódniczka, bo ja chyba nie mam czarnych spodenek, ale to właśnie zaraz będziemy musieli szukać wszystkich letnich rzeczy, ponieważ ja to zawsze wszystko chowam gdzieś w różne miejsca. I w Bershce również za 29 zł kupiłam sobie taki top, który jest właśnie taki też niebieski, taka kokardka na biust, a z tyłu na takie wiązania i widziałam również taki sam czarny. W sensie tak generalnie nie wiem, czy to, wiecie, tam na wakacje, ale tak sobie kupiłam, bo jest ciekawy i jest po prostu nawiązanie, co jest mega fajne, bo można sobie wyregulować jak tam chcecie, więc jest to dość bezpieczna opcja. W Sinseju sobie kupiłam taką zwykłą białą koszulkę właśnie z długim rękawem. Tylko ja ją tak wzięłam na szybko, ponieważ była za 15 zł, a czekałam na jedzenie. Zaraz ją muszę przymierzyć, zobaczę jak wygląda.
Ja lubię takie właśnie białe rzeczy na wakacje. Jeszcze taką koszulę, ponieważ była za 29 zł, myślę, że to fajna cena. Wzięłam rozmiar XXL po to, żeby po prostu była taka, wiecie, rozpięta do spodenek, do czegoś, żeby ją tak właśnie zarzucić. I teraz przechodzimy do Rossmana. Kupiłam w ogóle szampon, który ostatnio bardzo po prostu moje włosy lubią, fajnie mi czyści głowę. Także wziąłam sobie, bo w ogóle mi się skończył, ale na wakacje raczej sobie przeleję do czegoś mniejszego. Tą maskę z Isany też bardzo lubię, ona kosztuje jakoś 10 zł, coś w tym stylu. Tak samo moje włosy bardzo fajnie wyglądają i ja właśnie na wakacje lubię sobie wziąć maskę. Pentanol w razie czego raczej nie przewiduję, że bym się spaliła. Ja myślę, że to nie jest tak mocne słońce, no ale wzięłam, lepiej mieć niż nie mieć, taką słodką małą pastę. Ja kocham takie małe rzeczy. Maszynka do golenia jakaś pierwsza, lepsza. Ja mam coś takiego, nie wiem, moja skóra w ogóle nie jest jakaś delikatna, ja mogę czymkolwiek golić te nogi, także jakakolwiek maszynka. Zdaje egzamin. Taki mały płyn do higieny intymnej. W ogóle wszystko też tam było na jakiejś promocji, także spoko. Tutaj są jeszcze takie chusteczki też, wydaje mi się, że właśnie do higieny intymnej. To nie wiem, jakiegoś samolotu wezmę czy coś. Taka mała pianka do golenia z Isany. Szczoteczkę do zębów. W ogóle mamy na tyle utrudnienie, że my musimy spakować właśnie walizkę i na wakacje, ale jednocześnie wracamy też do Rzeszowa, więc ja też muszę zabrać rzeczy takie do Rzeszowa, muszę spakować też Bibi, muszę wziąć wszystkie sprzęty typu laptop i tak dalej, których wcale nie będę brała na wakacje, ale muszę je zabrać, ponieważ będę jeszcze montowała filmy w Rzeszowie dla Was, żeby były. Powyciągałam krótkie spodenki i teraz zrobię selekcję. Wyciągnęłam wszystkie po prostu, bo były w jednym miejscu i teraz zrobię selekcję, co będę brała. No i kurde, nie mam żadnych czarnych spodenek. No to mam nadzieję, że uda mi się znaleźć te czarne spodenki. Dobra, to są takie moje ulubione z Pull & Bear. Dobra, to są chyba jedyne spodenki, które nie kupiłam na promocji, tak mi się wydaje. Chyba tak. Także te na pewno biorę, bo jeansowe spodenki zawsze się przydają. I ogólnie będę pakowała te ubrania... Co tu robi jakaś kulka czekoladowa? Ubrania będę składała generalnie tak zapewne na pół i na pół, podobnie jak w mojej szafie. I będę to tak układała, bo później najłatwiej po prostu się wszystko widzi, jak to jest tak grzbietem ustawione do siebie. Tu mam takie brązowe z Bershki z promocji, tylko mi się wydaje, że one były takie mega obcisłe, że ten rozmiar był taki na styk, to może... Nie, te są za to już zbyt luźne, a wiecie, to jest all inclusive, więc ja tam pewnie będę cały czas jadła pizza, frytki, to wszystko, to może sobie wezmę takie większe, żeby mi luźno było. Chociaż dwa razy jeansowe, to tak do zastanowienia, bo wiecie, nie chcę brać niesamowicie ile tych rzeczy, a dwa razy spodenki w tym samym kolorze to już jest trochę dużo w sumie. To są moje klasyczne takie właśnie wypadowe spodenki. Tu widzę, że z promocji 19 zł, jeszcze nie ściągnęłam metki. Takie różowe. Nie, to już będzie dobra, tych spodenek nie biorę. To bez sensu, bo to będzie za duże, jak ja to wezmę. W sumie te są comfy, bo są materiałowe i w sumie do tej koszulki by mi pasowały. No dobra, to może wezmę jednak te. Wy poczekajcie jeszcze na swoją kolej. Te białe na pewno właśnie bierzemy. Dobra. Stop. Najpierw musimy coś ustalić. Co mój paluszek? Nie twój przysmak. No jeszcze się zbykałem. Ja mam problem z pogodą. Cześć, nazywam się Julia Machunik i mam problem z pogodą. Aczkolwiek ja nigdy nie wiem, jak się ubrać do pogody. Ma być 22 stopnie. Czy jest to ciepło? Nie wiem. Nie wiem, ludzie, ja nigdy nie jechałam w styczniu na takie wakacje. Ta jest z Bershki z promocji, ta jest z Bershki z promocji, ta jest z Bershki bez promocji. Taka typowa tenis, spódniczka. A ja to zaraz będę selekcjonować, ale teraz bierzemy bieliznę. Biorę taki worek i będę dawała majty, skarpety i jakiś jeden stanik. Właśnie w taki sposób układam ubrania, wtedy wszystko wiem, gdzie co jest. Dobra, zjadłam sobie pizzę do końca i... Ja nie mogę, po prostu ja nie mogę. Ja nie umiem się pakować, ale rozwiesiłam też jeszcze pranie. I zaraz w ogóle jeszcze muszę zobaczyć, czy dzisiaj w ogóle wracam. Właściwie to za 3 godziny bym już musiała jechać na dworzec, bo teraz jest jakaś przerwa techniczna. Pokażę Wam, jak to wygląda, ale wiecie, ja jeszcze jedę do Rzeszowa, ja jeszcze będę niektóre rzeczy prała i tam zrobię taką ostateczną selekcję. Jak na razie tu mam dwie pary takich spodni. Ja je, kurde, Wam kiedyś pokazywałam. One są niby długie, ale jednak mają jakby takie przerwy. Są takie typowe plażowe spodnie, także wzięłam dwie pary, spodenki cztery pary, no i te spódniczki. Tutaj wzięłam zwykłe takie t-shirty
krótki rękaw. Tutaj są różne takie topy. One nie zajmują jakoś dużo miejsca, więc ich wzięłam tam trochę, żeby były. Ja tak naprawdę jaką bym walizkę dostała, to i tak ją zawsze zapełnię do końca. Tutaj wzięłam dwie sukienki, tutaj jest kilka koszulek z długim rękawem i tutaj są dwie koszule, biała i brązowa. Z długich spodni to biorę dżinsy. Myślę, że i tak właśnie najczęściej wieczorami będę miała dżinsy, bo będzie pasować tutaj do największej ilości ubrań. Biorę też takie zwykłe materiałowe i biorę jedne po prostu leginsy, żeby na przykład ubrać do tej bluzy, bo ona jest taka dłuższa. I właśnie co do bluzy, to biorę jedną czarną, jedną białą i teraz się zastanawiam, czy brać i tą, i tą. Chyba wydaje mi się, że wezmę tylko jedną na zamek, tą po prostu zostawię, ale wezmę ją po prostu na razie do Rzeszowa i tam się zastanowię, ale raczej będę brała po prostu takie trzy bluzy. No i tutaj jest jeszcze taki kombinezon, długi rękaw i długie nogawki, także to będzie bardzo spoko. I teraz musimy spakować kosmetyczkę, a nie, przepraszam, tutaj mam bieliznę spakowaną, tutaj wezmę taki jeden pasek i teraz stroje kąpielowe, klasycznie biorę taki, biorę jakiś taki czarny i biały, czyli takie główne stroje mam trzy, wezmę jeszcze jeden taki jednoczęściowy, tutaj już zostawię, bo to już za dużo. Raz takich pierdół biorę okulary, to wezmę. Ja wszystko biorę za dużo, i no, dobra, biorę te. Biorę też takie zwykłe opaski, trzy spinki, scrunchie, zwykłe gumeczki, gumeczki takie małe, jakichś warkoczyków, kilka wsuwek, no i oczywiście wakacje bez muszelek, to nie wakacje, tu jeszcze są jakieś wakacyjne takie kolczyki, to wezmę i to pakujemy. Oczywiście krem 50 na twarz, biorę taki swój codzienny jeszcze krem na noc. Takie serum z retinolem, coś na jakieś pryszcze jakby wyszły, jeszcze właśnie nakładki na zęby. Dobra, ja wrzuciłam tu jeszcze kilka innych rzeczy, teraz idę pakować kosmetyki, ale przyjdę do Was z update'em już w Rzeszowie, bo na pewno wywalę stąd trochę rzeczy, bo jest tego za dużo. Okej, ja już jestem w Rzeszowie. Pojechałam tym pociągiem o 4 rano, o 4 w nocy, zależy co dla kogo. Także spędziłam sobie tutaj już weekend, oglądaliśmy seriale, filmy i tak dalej. I dzisiaj już mam o 18 busa do Krakowa, także teraz mamy godzinę już 13. Więc tak naprawdę mam bardzo mało w sumie czasu, bo muszę i dokończyć montować ten film, zrobić miniaturkę, ustawić go, żeby się sam dodał, bo właśnie teraz, kiedy to oglądacie, to mnie nie ma już w Polsce. Muszę jeszcze się dokończyć, pakować i Wam wszystko pokażę, łącznie z kosmetyczkami, z bagażem podręcznym. Dzisiaj też wstałam o 7, ponieważ byłam na liftingu rzęs, także tu mamy lifting, botox i kolor. Tak to się prezentuje. Ja zawsze właśnie robię w Rzeszowie u Karoliny. To jest na Powstańców Listopadowych 3. I to są po prostu moje naturalne rzęski, a wyglądają w sumie jak takie 1:1, także fajnie. I przy okazji, że byłam na rzęsach, to wstąpiłam jeszcze do kilku miejsc i pokupowałam jakieś pierdoły, także zaraz Wam pokażę. Między innymi w Action kupiłam taki statyw, bo ja już się czaję od w sumie dawna, żeby kupić taki statyw właśnie do ręki na aparat. I jak na złość nigdzie nie mogłam go znaleźć dostępnego stacjonarnie, także niestety nie będę miała. W Action właśnie było coś takiego, no i kurde, 11 zł, no jak za takie coś to naprawdę praktycznie to jest nic. A jest na telefon, także w sumie w razie czego też się na pewno przyda. Całkiem stabilnie stoi, nie jest jakieś mega wysokie, ale żeby po prostu gdzieś sobie postawić i właśnie porobić jakieś zdjęcia, no to okej, 11 zł, przyda mi się to. Właśnie myślę, że do live'ów to będzie najlepsze, bo tu można też podpiąć ładowarkę. Proszę Państwa, szybko sobie jeszcze zrobię paznokcie u stóp. Miałam współpracę z nimi jakoś na vlogmasy kiedyś i dałam właśnie mamie taki zestaw i tutaj nie trzeba ani bazy, ani topu, tylko się ten lakier nakłada i do lampy. Także robimy stópki. Okej, ja nawet Wam nie będę pokazywać tych paznokci, bo ja to nawet na tych stópkach bym za dużo nie zarobiła z tymi paznokciami. No, nie każdy jest dobry we wszystkim, od tego są specjaliści. A ten kolor jest zbyt blady do mnie. One w ogóle nie są tak zalane. Dobra, nieważne, nieważne. W każdym razie, jakby pakowanie w domu rodzinnym. Na przykład rodzice mówią, żebym wzięła takie kółeczko. Także dali mi takie kółeczko z kucykami. Czy je biorę? Zdecydowanie, po prostu must have. Gdybym się pakowała sama, to bym nie wzięła żadnych dmuchańców zapewne. Rodzice mi dali jeszcze materac na przykład do pływania, a ja kupiłam jeszcze dzisiaj... Nie, po prostu... Kupiłam dzisiaj w Decathlonie taki makaronik różowy. Tak. Czy mnie utrzyma? Nie wiem. Nie potrafił mi pan na to odpowiedzieć w sklepie, bo on jest taki mniejszy. Ale... Ja myślę, że on się tu idealnie zmieści, bo wiecie, jak będę sobie pływała w morzu, to
to ja i tak zawsze lubię mieć jakieś podparcie, co nie? Więc będę się mogła tego w razie czego złapać, po prostu psychicznie czuję się lepiej, bo mnie trochę przerażają głębiny i takie różne rzeczy, a z drugiej strony chciałabym, co nie? Także to jest mój komfort psychiczny, a to jest bardzo ważna sprawa. Kupiłam zwykłe takie gacie kąpielowe, ponieważ potrzebowałam właśnie takich klasycznych czarnych, które będą takie bezpieczniejsze na przykład na zjeżdżalnię, bo ja mam teraz majtki kąpielowe, ale one są takie, że się całe przesuwają, więc nie są zbyt bezpieczne na zjeżdżalnię. H&M basicowe kosztowały, moi drodzy, 39,99. Dziwnie jest coś kupować bez promocji. Okej, okay, let's go, zapraszam. Co jest w mojej walizce? Także, zrobiłam małą selekcję. Biorę te dwie pary spodni, tych takich plażowych. Biorę spodenki białe, jeansowe. I mam te czarne spodenki, o których właśnie mówiłam w Warszawie. Znalazłam. Moja widzka mi pomogła, także pozdrawiam serdecznie. I właśnie one przepięknie wyglądają, bo też zakrywają pupę i są takie jak spódniczka. Także super. Jednak nie jest tak kolorowo, ponieważ ja za półtorej godziny już jadę. A ogarnęłam, że ja przecież tu muszę jeszcze wszystko wyprasować prawie. Dwie pary spódniczek, sukienka, tu jest jeszcze taki secik, to są takie zwykłe po prostu spodenki, takie shorty, to nie wiem, na jakieś zajęcia, jak będą jakaś joga, albo po prostu do spania, bo nie wzięłam takiej stricte piżamy. Dwie koszule, zwykła koszulka z długim rękawkiem, jeden taki bardziej sweterkowy sobie biorę, tutaj jest jeszcze krótki rękaw, tutaj są wszystkie z krótkim rękawem, koszulki kilka też odstawiłam, no i tutaj są topy, a w tym jest jeszcze jakaś koszulka do spania. Dwie kosmetyczki, zaraz do nich przejdziemy, tutaj jest jeszcze materac. Także mam taki materac, tutaj się dmucha tylko dwie części, a po środku jest jakby siateczka, więc jest mało dmuchania, mało miejsca zajmuje. Koło, stroje kąpielowe, tutaj nic się nie zmieniło oprócz tych majtek, które kupiłam, pasek, nadal ten kombinezon, to jest na samej górze, tutaj jest ta cała bielizna. Tutaj są jeszcze takie dwie narzutki, mama mi właśnie dała po prostu takie na strój kąpielowy. Te bluzy i właśnie, bo tu mam rzeczy jeszcze z prania, dwie pary spodni musiałam jeszcze wyprać, biała sukienka, ale to kurde wszystko do prasowania. No i ta bluza, to tą bluzę wezmę i myślę, że odstawię tą. Biorę takie zwykłe gumowe, piankowe, czarne klapki Sinseya i takie buty, które kupiły mi koleżanki, kiedy umierałam, bo obtarły mi wcześniejsze buty, także wezmę sobie też takie klapki. Tutaj są kosmetyki i ja właściwie taką kosmetyczkę miałam spakowaną, więc nic większego tutaj nie dorzucałam, są takie klasyczne rzeczy. Tutaj wzięłam jeszcze taką mgiełkę i tutaj jest szampon i maska do włosów zabezpieczona właśnie w takim opakowaniu w razie czego. Te opakowania mają już tyle, tyle lat, a cały czas fajnie się mi użytkuje je. W każdym razie tutaj są wszystkie takie rzeczy, dodatki, okulary, jakieś gumeczki, spineczki. Oj, takie spineczki, jeszcze motylki kupiłam w Bershce, teraz były na promocji za 19 zł, także całkiem słodkie. Takie rzeczy typu inne biorę właśnie ten uchwyt na telefon, co kupiłam, głośniczek i latarkę. Jeśli chodzi o kosmetyczkę numer 1, to mam waciki do demakijażu, chusteczki, 20 krem, szczoteczka, płyn do demakijażu dwufazowy, mydełko do higieny intymnej. O Jezus, ja się jeszcze miałam ogolić w domu. O kurde. Maszynka, pianka z Isany, ten retinol, maseczka do twarzy jedna, dezodorant, takie małe mydełko do mycia, coś na pryszcze, krem z ceramidami, to już wam pokazywałam, ta minim pasta i 50 na twarz, to mam w tej takiej głównej kosmetyczce. W tej drugiej mam bardziej taką apteczkę i tutaj właśnie mam ten fentanol. Tu są takie tabletki, które polecają brać właśnie na problemy różne żołądkowe. Coś na komary, elektrolity moje ukochane do picia, coś na gardło, coś do nosa, aspiryna, taki aktywator do opalania, plastry uniwersalne, ale kupiłam jeszcze plastry wodoodporne, klej do paznokci i jego założeniem nie jest to, aby był klejem do paznokci, tylko on po prostu działa jak kropelka i zawsze go mam przy sobie i naprawdę czasem się przydaje. Kilka podpasek, wkładek, kubeczek menstruacyjny, taka maść, ponieważ już kilka razy mi się przydała i właśnie na openerze dostałam bardzo duży ból pleców, gdzieś mnie musiało przewiać, także biorę taką maść, mi wtedy pomogła. Lekarstwa na głowę. Terror, który właściwie też muszę teraz sobie łyknąć. Dwie pary spodni, te, które wam wcześniej pokazywałam, tylko muszę je przeprasować i tu miałam sukienkę, którą muszę przeprasować. Torba, taka na plażę i w torbie na plaży mam buty
Jeszcze biorę maski do pływania z rurką. To idzie do podręcznego, już wam pokazuję, co mam w podręcznym. No i tu jeszcze oczywiście makaron, jak mi się zmieści. Kupiłam sobie takie zwykłe czarne dresy, bo potrzebowałam i kupiłam w Pull & Bear za 100. Tu mam takie California, ale generalnie król mają spoko. Tutaj mam przygotowaną bieliznę, majty, długie skarpetki, w co się jutro będę ubierać właśnie do samolotu. W czasie w Pull & Bear też była taka zwykła, czarna, trochę krótsza koszulka, ona kosztowała 29 zł, także wezmę ją do tego i na to jeszcze biorę taką zwykłą bluzę. Dodatkowo oprócz torby takiej, taką biorę podręczną, będę miała taką mniejszą torebkę przy sobie. Tu mam książkę, taką jedną biorę, sztuka obsługi waginy, i tutaj są wszystkie papiery z biura podróży. Tutaj mam kosmetyczkę, tutaj jeszcze sobie rzuciłam szczotkę, chusteczki, tutaj mam okulary przeciwsłoneczne i chusteczki. Okej, tu mam gumy i chusteczki, chusteczek nigdy za wiele, dobra? A i do tego podręcznego rzucę jeszcze takie jedne plastry po prostu. Także tutaj mam takie chusteczki do higieny intymnej. Tutaj mam jeszcze takie klasyczne chusteczki odświeżające. Żel antybakteryjny, blistek do ust. No, jakiś błyszczyk rzuciłam, krem do rąk, tabletki anty. Tutaj jest jedna podpaska, jedna wkładka. I jeszcze powinien być tak. Do ust jeszcze taki kremik. W tym na plaży w ogóle trafiłam do taką torbę piękną. Ja po prostu coś potrzebowałam i nagle było u mnie w domu, także mam torbę na plaży, bo żadnej nie wzięłam. I tutaj są jeszcze takie etui. To mi dał też tata, jest lepsze niż moje. Ja kiedyś zamówiłam coś takiego z jakiejś chińskiej stronki, ale to wygląda bardziej porządnie, chociażby dlatego, że ma się unosić na wodzie. Dobra, moi drodzy, musimy teraz ważyć walizkę. Oby nie ważyła więcej niż 20 kg, proszę. Jak ja to zobaczę? O shit, jestem mama na styk. Proszę Państwa, ja już się umyłam. Walizka ma jeszcze 2 kg, także okej. Okay. Jadę teraz do Krakowa. Także udało się i widzicie tego vloga i tym akcentem kończę i czekajcie na vlogi z wakacji. Także buziaczki, good days only. Nara!